Burmistrz Mikołowa dr Stanisław Piechula. Interpelacja. Szanowny panie burmistrzu, zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji w następującym zakresie. Jakie koszty wynikły ze zmiany układu zieleni miejskiej na mikołowskich rondach i innych skrzyżowaniach związane z usuwaniem roślinności, z zakupem kamieni oraz gnejsów, w tym koszty robocizny i wszelkie inne z tym związane? Punkt drugi. Koszty związane z przewodą jesionowego, w tym koszty związane z usunięciem wcześniejszej roślinności, wykonania instalacji nawadniającej, zakupu kamieni, trawy oraz koszty robocizny i wszelkie inne z tym związane. Punkt trzeci. Koszty zakupu donic i roślin znajdujących się na murze otaczającym parking powstały po wyburzeniu starego budynku policji oraz koszty robocizny i wszelkie inne z tym związane. Punkt czwarty. Koszty pomalowania zielonych pasków na koszach na śmieci usytuowanych na terenie gminy Mikołów, w tym koszty robocizny i wszelkie inne z tym związane. Punkt piąty. Koszty zakupu, sadzenia i utrzymania kwiatów przy ulicy Świętego Wojciecha. Proszę w odpowiedziach na zawarte pytania w powyższych punktach ująć koszty przygotowania projektów, robót budowlanych, usług, nadzoru oraz rozliczenia, w tym firm i podmiotów zewnętrznych, jak i pracowników gminy i jej jednostek. Proszę o pisemną odpowiedź na moją interpelację. Dziękuję. Burmistrz miasta Mikołowa dr Stanisław Piechula. Interpelacja. 1. Proszę o podanie harmonogramu zakończenia rozbudowy szkoły podstawowej nr 4, co zapewni bezpieczne funkcjonowanie szkoły. 2. Proszę o określenie terminu uzupełnienia środków oraz zakupu niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych i realizację podstawy programowej. 3. W nawiązaniu do zmian w systemie ilości uczniów w SP4 w Kamionce wnoszę o wdrożenie programu budowy sali gimnastycznej. Obecnie nie spełnia żadnych standardów, a podstawa programowa powoduje, że połowa uczniów nie będzie miała lekcji WF lub będą prowadzone na korytarzach. Zajęcia pozalekcyjne SKS również nie będą miały prawa bytu. Na powyższe nie ma zgody uczniów ani ich rodziców. Podobny problem również dotyczy szkoły podstawowej nr 5 i zespołu szkół w Bujakowie. Dziękuję. Natomiast druga sprawa jest dla mnie przykra, a dotyczy pisma, które pan burmistrz pozwolił sobie złożyć wszystkim radnym, a dotyczące moich wątpliwości czy pytań w sprawie właśnie poruszanego mostu na Katowickiej. Panie burmistrzu, pan napisał tak, ja cytuję: z uwagi na przekazywanie przez radną informacji o bezsensowności wydawania pieniędzy na remont kładki na Katowickiej i tak dalej. Więc muszę panu powiedzieć, że to jest jedna wielka nieprawda, jedno wielkie kłamstwo. Po pierwsze dlatego, że w żaden sposób nie kwestionowałam bezsensowności remontu kładki. Wręcz przeciwnie. Na Komisji Rozwoju Miasta mówiłam, że kładka była w fatalnym stanie, drewno było przegnite i mieszkańcy już dawno wnosili o remont kładki. Natomiast moje wątpliwości i pytanie dotyczyły tego, czy było konieczne rozebranie, rozbiórka mostu. To znaczy, potwierdzam oczywiście, że chodziło o most, bo pani argumentem, że most nie było sensu remontować, było to, że czołgi po nim jeździły, a wiadomo, że czołgi nie mogły jeździć przez kładkę. To może moje tutaj przeoczenie. Cały czas miałem na myśli mostek na Katowickiej, a nie drewnianą małą kładkę. Pani dowodziła, że bezsensownie remontujemy, czy wyburzyliśmy i będziemy budować most, bo to był lany beton, co widzą mieszkańcy z okien. Ja pozwolę sobie odnieść do tej informacji, którą dostaliśmy do skrytek. Myślę, że nie było to potrzebne działanie, jeżeli pani radna zadała takie pytanie. Należało pani radnej te pytanie udzielić i nie robić z każdego pytania sensacji, bo kwestia wyjaśnienia, przedstawienia dokumentów załatwiłaby sprawę, a takie działanie jest czystym działaniem na pokaz. Dziękuję bardzo. Ja bym prosiła, żeby na ulicy Dziędziela, która jest główną drogą na Rycie, uzupełnić dziury w asfalcie, które się no, gdzieś tak od ponad pół roku pojawiły. Idzie zima, w związku z tym jest jeszcze na tyle czasu, żeby no, po prostu droga wyglądała pięknie. Bardzo o to proszę.